Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przyszłości, do roku 2020, konkretnie luty. Mamy tutaj dwie niemieckie gazetki, Just Kick It, 4 euro bez jednego centa, cena za taki egzemplarz. W środku mamy limitkę Cristiano Ronaldo tutaj i dwie saszetki z Premier League. A po drugiej stronie co mamy? Również Cristiano Ronaldo w koszulce Juventusu i dwie saszetki. Ogólnie do wyboru mieliśmy jedną z 6 kart. Pedro, Van Dijk, De Jong, De Bruyne, Salah, no i oczywiście Ronaldo. Ok, otwieramy, zerkniemy sobie do gazety, co w tamtym czasie było fajnego. Tutaj sobie tylko wyciągniemy produkty, bo gazetka jedna wystarczy. Czyli Cristiano Ronaldo na karcie limitowanej. Jeszcze w barwach Juventusu. Dwie saszetki z Premier League. Będziemy to otwierać po obejrzeniu gazety. To jest sezon 2019-2020. No i co mieliśmy w tamtym czasie? FIFA oczywiście 365 2020. Tu jeszcze lewy w Bayernie. Batman. Naklejki z Batmanem. Cała Europa świętuje piłkę nożną. Kumple w piłce nożnej, tutaj mamy Brandta i Havertza. Plakaty Leroy, jedna z części, Toni Kroos, Julian Draxler, Matthias Ginter, Barcelona, Mario Götze, Kimmich, Spiderman, Messi, Niklas Züle, Komiks. I w kolejnym wydaniu mieliśmy takie na rękę podobne do moich tutaj takie zawieszki i to chyba tyle. No nic więcej nie było, więc słaby był ten kolejny dodatek. Kolejna gazetka. No a my teraz przechodzimy do unboxingu tych saszetek. Ile tam było kart do zebrania? 469. Najrzadsze oczywiście golden ballery. Więc jeżeli wpadnie takowy, no to będzie mega sprawa. I pierwsza karta to Power Pairing Redmond i World Pros. To jest zespół Southampton. Następnie mamy topkeepera Rui Patricio z Wolverhampton i bazówki Zimmerman, to jest Norwich, Van Bissaka, Manchester United, Burnley, Ben Gibson i Joshua King z Bournemouth. Czyli dwie specjalne mieliśmy. A w drugiej saszetce Patrick Van Aanholt Elite z Crystal Palace. Druga specjalna, znowu ta sama karta, Rui Patricio, topkeeper Wolverhampton. I pozostałe to już są bazówki. Alexis Sanchez, Manchester United, Gray, Leicester, MacArthur, Crystal Palace i Joe Hart, Burnley. Ok, czyli tutaj wpadły takie karty. A po drugiej stronie mamy Savage Silks, Pedro z Chelsea, do tego Luka Milivojevic, Hero z Crystal Palace, Rashford, Manchester United, Stevens, to jest Southampton, Norwich, McLean i Manchester United, Jesse Lingard. I ostatnia saszetka. Mamy tutaj Sissoko, Game Breaker z Tottenhamu. I to tyle. Pozostałe to są karty bazowe, czyli tylko jedna specjalna. Dunk, Brighton, Rudiger, Chelsea, Townsend, Crystal Palace, Sema, Watford i Redmond, Southampton. Czyli wygrywa tutaj ta strona. Mieliśmy jedną kartę specjalną więcej, aniżeli po prawej stronie. No i co? Dajcie znać, co myślicie odnośnie zawartości tych gazetek Just Kick It niemieckich z roku 2020 z lutego. Z mojej strony to wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!